Dzień dobry, Monika Lackowska, TV Reklama. Pedro, co tutaj robisz? Dlaczego Fame MMA i dlaczego ty nie walczysz? Dlaczego? No na pewno dlatego, że Wojtek jest jednym ze współorganizatorów, także zawsze chętnie przyjadę, co by nie organizował, bo przyjaźnimy i tak dalej. Poza tym to jest świetne widowisko, zawsze lubię przyjeżdżać, byłem na pierwszej gali, na drugiej gali, lecę na trzeciej. Już się nie mogę doczekać kolejnych walk, także no, dlaczego nie walczę? Jeszcze chyba nie jestem gotów, więc pozostawię to na razie tak. Ale myślisz trochę o tym? Nie wykluczam, że kiedyś bym zawalczył, ale na razie nie czuję się na siłach, więc na pewno nie chciałbym tylko wyjść do ringu, żeby po prostu dostać łomot. Jak już bym wyszedł, to na pewno bym się do tego przygotował. Gdybyś dostał taką propozycję walki, jaki byś chciał, żeby był twój przeciwnik? Na pewno chciałbym, żeby był w podobnej wadze, żeby to była taka dobra walka. Chciałbym dać dobrą walkę, chciałbym się do niej przygotować i żeby ludzie mieli co oglądać. Czyli na pewno byś podszedł do tego profesjonalnie, byś zatrudnił osobę, która by ci kierowała od początku do końca? Nawet mam już taką. Przez moich ziomków tam mają takich trenerów, także sam powiedział, że jak coś to jest do przygotowania, więc no, nie mówię, że czekam na propozycję, bo jeszcze nie jestem gotów. Na razie musiałbym potrenować, a kiedyś kto wie, co czas pokaże. Czyli rozwijasz się cały czas sportowo. Co dokładnie? Oczywiście, zacząłem od piłki nożnej, teraz coś tam się bawię w siłowni, ale jeszcze nie tak profesjonalnie. Jak zacznę to profesjonalnie robić, to potem zacznę sztuki walki i kto wie, może wyląduję na którejś gali. Trzymam mocno kciuki. Zdradź mi jeszcze najbliższe plany zawodowe. Ja poproszę o takie sekrety naprawdę z najbliższej przyszłości. Sekretów z przyszłości nigdy nie zdradzam, bo zawsze tam coś sobie planuję, jakiś tam ułożony mam plan w głowie. Nie chcę, bo kiedyś tak zdradzałem i zapraszałem, więc cały czas idę do przodu i mam nadzieję, że wszystko wypali, więc nie chcę zdradzać. No właśnie, muzyka leci bardzo głośno. Jeżeli ta walka twoja dojdzie do skutku, na jaką muzykę będziesz stawiał, która będzie ci towarzyszyć przed walką? Tak jak mówię, na razie nie planuję walki, także nawet nie zastanawiałem się nad muzyką, więc to jest jeszcze daleka odległość, to na pewno nie będzie na następnej, może kiedyś, więc muzyka będzie na pewno z powerem, taką jak lubię i będzie pokazywała mnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Monika Laskowska, TV Reklama. Dziękuję.